Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4 z naszego wyzwania Legacy Challenge. Zaczynamy dzisiaj, moi drodzy, w dość nietypowym miejscu, a właściwie o dość nietypowym czasie, ponieważ zaczynamy w miejscu, w którym skończyliśmy wczoraj, a nie od rana, jak zawsze. A to dlatego, że moi drodzy, tak jak mówiłam, okazuje się, że Marta jest w ciąży. Dosłownie na sam koniec, jak już wyłączyłam nagrywanie, wyskoczyło mi to powiadomienie. Także tak, mamy, moi drodzy, dowód na to, że Marta naprawdę jest w ciąży. Proszę bardzo, nawet jej wyskoczył brzuch. Tak oto niestety się stało. Moje plany w ogóle były inne, bo to, kurde, Rosalia miała być w ciąży. Nie żeby coś, ja nic nie mówię, ale no, ona miała być w ciąży i w ogóle mieli się wyprowadzić z Adrianem. To niestety nie nastąpiło, więc taka jest sytuacja aktualnie. A skoro ostatnio się zajmowaliśmy Martą, to dzisiaj raczej się zajmiemy trochę Adrianem i Rosalią, bo jednak chciałabym, żeby oni... Boże, ale mam psy w domu? Może spróbuję z nimi iść na tą plażę, czy gdzieś. Czy ona ma wolne? Czekajcie, to muszę zamknąć. W sumie jest późno. Dobra, jeszcze inaczej. Najpierw połóżmy ich wszystkich spać. I zaczniemy sobie normalnie od poniedziałku. Tylko po prostu z tej ekscytacji, co tu się wydarzyło wielkiego. No, zaczęłam w tym momencie, ale teraz ich ogarnę. Oni pójdą spać i usłyszymy się kolejnego dnia. Po prostu. Dobrze, nawet nie ma 9, moi drodzy, a oni już, kurde, wybrali się do tej Sulani całej. Czy jak to się tam nazywa? Szczerze powiem, że nie grałam tu zbyt wiele, ale pomyślałam, że to będzie fajny pomysł na chociaż taki jeden dzień takiej mini podróży poślubnej, wiecie. Niech se mają już, kurde, coś z tego życia, tylko no, mogliby się chociaż przebrać w stroje kąpielowe. Dajmy tutaj jakiś klimat... Gdzie to jest? Żeby się przebrał. Co ty nie masz, żebyś zmienił strój? Serio? Czy ja jestem ślepa? Czy to przez tego MC Commander Centera ja teraz nie mogę mu przebrać stroju? Czy coś się zmieniło? Hello? No dobra, to musimy chyba zrobić tak, żeby... Czy możesz pływać w tym? O. Płyń tutaj razem. Chodźcie popływać, to się przebierzecie w stroje kąpielowe. No dalej, dalej, nie ma to jak pływanko z ranka. O. Ale... No dobra, już myślałam, że się nie przebiorą. W tym... Dobra. O. Proszę bardzo, Grzegorz dostał awansik. Nice. Mam nadzieję, że nasi Simowie sobie tam poradzą. O, kurde, ten... Tak sobie myślę, że ten kapelusz teraz by mi przeszkadzał troszeczkę. Aha, bo to ona, dobra. Dobrze, więc co wy tu możecie ci... Ochlap, tak, oczywiście, że się ochlapcie. Jak radośnie. Boże, jak sama mam ochotę się zanurzyć w takiej wodzie, tak im zazdroszczę w tym momencie, że nie macie pojęcia. Tak, zapytaj o zawód swojego męża, bo na pewno... Jeszcze nie wiesz, jaki ma zawód. Jakaś tutaj, patrzcie się, już się wpieprza. Jeszcze nie doszła, a już się wpieprza w nasze romantyczne relacje. Po całej wodzie. Musieli się od niej odsunąć. Oj, jak pięknie. Dobrze. W ogóle zobaczcie, zero romantyzmu. Wszyscy się już tutaj wtryniają nam. Co to ma być? Ja się pytam. Ty... Albo to jest ratowniczka, my nie potrzebujemy pomocy. My tylko tutaj chcieliśmy spędzić romantyczny czas razem, ale widzę, że to nie jest zbyt możliwe. Adrian, dokąd ty idziesz? Aha, on poszedł grać w grę. No przyjaźnimy się, wiesz, że ty będziesz ojcem. No dobra, nie będę psuła na razie ci humoru, świrze drogi. No dobra, mamy dopiero 10, więc oni są najedzeni, zadowoleni, więc mogą sobie... O. Nie, nie tak. Jeszcze inaczej. Zróbmy sobie... O, z Rosalią. Buduj rzeźbę z piasku. Chodźcie.
Wykorzystajmy ten czas, żeby było przyjemnie i miło. O, właśnie bardzo mi szkoda, że nie można sobie wynająć po prostu tutaj domku, żeby sobie porobić różne fajne rzeczy, jako, wiecie, taka wakacyjna podróż. Ale niestety nie ma takiej opcji. Tak, poza tym, moi drodzy, ja w nocy znowu kazałam im robić barabana, więc bardzo możliwe, że Rosalia w końcu będzie w ciąży, bo znowu ma opcję robienia testu ciążowego. No ale na razie nie wiemy, więc na razie też pozwalam im się cieszyć tą błogą nieświadomością. Wiecie, niech się cieszą. Może niech się opalają. Zażywaj kąpieli słonecznej. Może nie nago, bo tutaj pełno ludzi się robi. W stroju kąpielowym oczywiście. I ty na drugim leżaczku. Zobaczymy, czy się spalicie. Oczywiście jak ja zaczęłam testować sobie ten dodatek tak prywatnie, to moja simka w pierwszy dzień od razu się spaliła. Także taka sytuacja, moi drodzy. O, wiecie co zrobię? Tak se zrobię. To im znikną kryształki z nadgłów. I teraz zrobię im pięknego screena. Proszę bardzo, tak. Tylko ta pani niech sobie przebiegnie, skoro już biegnie. Dobrze. Niech się chwilę opalają. Nie wiem, jak długo ich opalać, żeby się nie spalili, tak szczerze powiedziawszy. Poza tym Rosalia to już ma taką fajną karnację i jestem ciekawa, jak ona się opali. Zobaczymy. Przynajmniej ona ma kapelusz, a Adrian to może dostać udaru słonecznego. Pamiętajcie, zakładajcie kapelusze albo czapki na głowę. O, 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 dobra, dobra, dobra. Nie, nie. Dobra, jemu się udało, widzę. Idealna oplenizna, a jej? Ona się spaliła. O Jezu, ona to się czarna zrobiła. A nie, jej też się udało. Chyba w ostatniej chwili. Zobaczcie na nią, ona to jest po prostu brązowa, a on? On taki bardziej czerwonawy, nie? Tak fajnie, że oni się tak w ogóle różnią. Tą opalenizną. Co ty idziesz grillować, kurczaka? A ty jesteś głodny, faktycznie. No, dobra, wiesz co, nie, kup sobie coś. Nie będziesz gotował, zamów sobie... Może za... O, to jest coś ciekawego, chyba tego nie było. I w sumie... Ty nie jesteś głodna, więc możesz poszukać na przykład muszelek. Przeszukaj plażę. Poszukaj muszli. Co jeszcze można poszukać? A śmieci to może niekoniecznie. Oczywiście tak, śmieci warto zbierać, ale może nie na podróży poślubnej. Niech to będzie bardziej rekreacyjny czas dla nich. On sobie w tym czasie zje i będzie fajnie. Dzisiaj jestem pewna, ktoś ma urodziny z naszej rodziny. Oj, oj, oj. Mewa złodziejka. O nie! Co za mewy paskudne, no. Ja chciałam zobaczyć, kto ma dzisiaj urodziny. No tak, oczywiście. Adrian ma dzisiaj urodziny. W sumie powiem wam, że idealnie. Po prostu zrobimy mu tutaj torta i będzie miał urodziny na plaży, czy coś w tym stylu. Geniusz ze mnie, prawda? Czekajcie. Gdzie on jest? On jest... On tam coś jadł, a tutaj nie ma oczywiście miejsca. Na grillu torta nie zrobimy. A jakbym tu wstawiła lodówkę i kuchenkę. Ale dobra. Pójdźmy na razie w inne miejsce. Przyszliśmy sobie na razie do baru. A co to jest? Też jakieś miejsce z żarciem? Bo myślałam, że tutaj będzie w ogóle muzyka. O. O, bardzo fajnie. Chodźcie tańczyć razem. Tylko podejdziecie, mam nadzieję. Nie ma tu zbyt wiele miejsca, ale myślałam, że właśnie fajnie będzie. Czy Adrian ma już w ogóle ten pasek? Tak, on ma ten pasek, więc... Zastanawiam się, czy mogę tutaj zamówić ciasto. Zamów jedzenie? Nie no. Ciasta tutaj niestety nie ma. Więc musiałabym upiec. Tak, zrobiłam tutaj na szybko takie małe przymeblowanko. Zatrudni... Nie, nie, nie. Chcę
zrobić tort. Możesz zrobić nawet ten kokosowy, a nie mogę. Aha, bo ty nie umiesz, tak? To zrób to białe ciasto, bo jest podobne do kokosowego. I może zdążymy zrobić mu urodziny. Będzie miał, kurde, urodziny w podróży poślubnej. W ogóle w takich klimacie, że ho, ho, ho. W sumie może spakujemy ten tort do torby i pójdziemy na jaką plaż? Ja już nawet nie będę tego komentowała, ok? Bez komentarza. I w ogóle... Nieważne. Po co ja się w ogóle staram? Czy ktoś mi powie, po co ja się w ogóle staram? Nieważne. Słabo się opalił moim zdaniem i on powinien jeszcze się trochę poopalać. Więc zrobimy tego torta i wrócimy na jakąś plażę, Adrian będzie się opalał. I zjemy sobie ciasto na pocieszenie znowu, kurde. Po prostu nie wierzę, nie? To najradośniejsza godzina dla skąpanych Simów. Drinki po obniżonych cenach dla wszystkich. No dobra, to chyba zamawiamy drinka. Proszę bardzo, ja sobie... Znaczy, ona sobie niech zamówi coś takiego najdroższego może, skoro jest... O, eliksir miłości niech zamówi. I ty też w takim razie. Sobie zamówcie eliksir miłości. U mnie chyba co drugi Sim, kurde, ma urodziny. Takie tortowe. A co drugi po prostu wyskakuje sam z siebie, bo ja nie zdążam im zrobić tortu. No bo od kiedy Simowie przed godziną w ogóle 16 mają urodziny? Nie wiem, czy to tylko w The Sims 2 tak działa, że oni ten mają te urodziny o 18, a w innych częściach to nie ma znaczenia. W sensie czas. Nie rozumiem tego zupełnie. Dobra, pijcie te driny. W ogóle przez ten kapelusz to ja w ogóle nie widzę twarzy Rosalinie. Ale piękny zachód słońca mamy. Spójrzcie, jak tu pomarańczowo. Spójrzcie. A ja chciałam ich zabrać na wodospad. Tylko szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czy trafiłam z niej, z miejscem, bo... ja nie mam pojęcia, gdzie jest ten wodospad. Jest ten wodospad. Wszystko jest dobrze. Chciałam, żeby oni tutaj robili małe Barbara. A skoro tu już, Adrianku, jesteś, to wykąp się nago. Tutaj akurat nikogo teraz nie ma, więc niech sobie pozwoli. Niech skorzysta. Miało być nago, a ty dalej masz gacie. Wszystko widać, o. Wyłaź stamtąd, kimkolwiek jesteś. Wpuść mnie do łazienki, please. Nie psuj mojego dnia. Jeszcze trzeba wrócić do domu. Mam nadzieję, że moi Simowie o siebie zadbali. Widzę, że Grzegorz nawet się nie przebrał ze stroju do pracy jako rybak. No i co tu będzie się działo? Czemu mam taką perspektywę? O. No pięknie po prostu. Sulani zostało ochrzczone, moi drodzy. Może tak to nazwę. Ale widzę, że to nie pomogło, więc... Ty też musisz się wykąpać nago. No i będziemy wracać do domu. Niestety koniec tego wyspierskiego raju. Trzeba wracać do domu. I ogarniać też resztę rodzinki. Bo niestety zostawiam ich na pastwę losu samych, a biedna Marta potrzebuje teraz szczególnej uwagi. Niestety. Ledwo człowiek do domu wróci, a tutaj już straszą rachunkami, po prostu ja nie wiem. Aha, będziesz dojadać po synu, okej. Okay. A ty co? Co ci się przypomniało? O, przypomniało ci się znowu, dobrze. Na kupę zwierzaka? Gdzie kupa? Gdzie kupa? Wow, a ty to masz ładny brzuszek. Może pora zadzwonić do Ernesta. A nie, bo jest północ. Okej. Okay. Jutro rano zadzwonił do Ernesta. A ty idź sobie poboksuj. Chyba można boksować w ciąży. Nie wiem. Ja się nie znam. I ty sobie jesz. Okej. Okay. Czy ty dalej możesz zrobić test ciążowy? Dalej. Przypuszczam, że...
sumie to nie wiem. Ale nasza bokserka ciężarna daje radę. Ona się nie demotywuje, moi drodzy. Tak, i te ściany piękne, zobaczcie. Po prostu chcę wam pokazać, jaki mamy piękny tynk. I wszystko... Ona jest twarda babka, Marta się nie zniechęca, nawet jeśli wpadła, to... O nie, jednak wszystkie pozytywne nastrojniki się przybiły. Weź Elenka tutaj, nie wiem, pociesz syna. Jak się okazuje, bardzo długo można ćwiczyć do granic możliwości, ponieważ jest już prawie 6 nad ranem, a ona dalej ćwiczy. O, patrz, możesz poznasz kogoś, żartuj ze współpracownikami. Grzegorz, może będziesz miał znajomych na starość. Kurde blaszka. O, patrz, i jej się zaliczyło. No i git, teraz kupimy jej coś z tego sprzętu jeszcze. Czekajcie, ja to od razu może zrobię, to będziemy mieli z głowy. Okej, okay, kupiłam bieżnię. Oczywiście zamiast kupić dziecku łóżeczko i inne takie pierdółki, to Marta inwestuje w bieżnię. Matka roku i te sprawy. O, pieseł chce wyjść na spacer. Widzicie, Grzegorza nie ma, już nie ma kto się zająć nawet psem. Wyprowadź, to idźcie na średni spacer teraz. O, wstałaś i już na telewizor. A ty nie masz co robić? Na przykład do roboty coś ten? Ale ty masz wszystko skończone, a idziesz za 2 godziny, dobra. Oglądaj ten telewizor. O, rozale się wzięła za sprzątanie. No kobieto, coś z tobą jest nie tak, że ty w ciąży zajść nie możesz. Znaczy no, ta wpadka jest tak 50 na 50%, więc... No, tak naprawdę to różnie bywa, no po prostu ona nie wpada, tak? Logiczne. O, Grzegorz wrócił z pracy. Jak tam Grzesiu? Patrzcie, jaki uchachany. Takim wesołym krokiem wpada do domu. On jest szefem w gang żony. LOL. Okej, nie mam pytań. Więc tak, jak wstaniesz, to go zaproś, o ile nie będzie w swojej zacnej pracy. O! Rodale ma poprowadzić demonstrację gry na wystawie producentów gier, ale psuje swój smartfon skacząc na bungee przy stoisku innej firmy. Rozale może spróbować odszukać kolegę z firmy i spytać go, kiedy zaczyna się jej zmiana, albo znaleźć wymówkę, by wykręcić się od tej pracy i jako jedyna z pierwszych zagrać w pole bitwy. Szejdź. Znajdź kolegę. Nie kombinuj. No. Nie gotuj sobie, kochana, tylko tutaj weź sobie coś zjedz po prostu z lodówki. Widzę, że wszystkim się włączył jakiś, nie wiem, sportowy... O, przyszedł Ernest. Weź zaproś Ernesta jako starszy brat, mój drogi. Weź, nie wiem, pożartuj z nim. Gdzie idziesz do komputera? Ja wszystko widzę. Nigdzie nie idziesz do żadnego komputera, ty tutaj jeszcze nie wiesz, co cię czeka, człowieku. O, są stroje teraz. Ubierz się, Marta, w coś codziennego. Aha, ty masz jeden strój. Powinnaś w sumie się teraz przebrać w coś innego, bo jesteś w ciąży, ale okej. W coś bardziej odpowiedniego. Po prostu. Słuchaj, opowiem ci taki żart. Moja siostra jest z tobą w ciąży. Jeśli nie podejmiesz się odpowiedzialności za to dziecko, to cię powieszę na drzewie za domem. Taki oto żart Adriana. Czy Ernest się będzie śmiał? Ha, śmieje się. Czyli wszystko okej. Ile my mamy w ogóle simów? 2, 4, 6. No, teoretycznie on mógłby się wprowadzić. Wtedy, no. Będzie można w ogóle wyprowadzić zaraz Adriana i Rosalię i w ogóle się miejsce zrobi więcej. Pies tutaj potrzebuje opieki, więc proszę bardzo. Szczotkuj, bo pewnie jest opcja, żeby on się wprowadził. Boże, to będzie już 8 sim. Właściwie 7 w tej rodzinie. Masakra. Jak ja to ogarnę, nie mam pojęcia. O, było, podziel się wieściami. Gdzie to jest? To super, więc skoro tak się cieszysz, to czy wprowadzisz się do mnie i stworzymy razem cudowną, piękną rodzinę? Zobacz, jaki mam brzuch. To się wydarzyło wszystko w jeden dzień. Naprawdę, w jeden dzień i urósł taki brzuchol.
drugi trymestr. Okej. Chciałam tylko wam pokazać to. Chryste panie, co to są za ludzie w ogóle? Wojciech Scott, Bella Ćwir, Mortimer Ćwir, Cassandra Scott. Cassandra wyszła za Travisa Scotta i ma z nim dwójkę dzieci. Wojciecha, Helenę i a co to za Elżbieta Lee? Patrzcie, co się wydarzyło u Ćwirów, nie? Ale fajnie. No to mi się podoba. No dobra, zabieram im Ernesta. Kim w ogóle jest Ernest? Który... No Ernest musi być ich synem, ale... W takim razie, gdzie jest... Jak on miał na imię? Syn Mortimera i Belli. To pamiętam, bo ja już mam jakiś lak mózgu normalnie. Jak miał na imię syn ich? Aleksander Ćwir. Więc gdzie się podział Aleksander? Oto jest pytanie. No dobra, moi drodzy, mamy tutaj prawie właściwie fulla już w rodzinie. Ernest dołączył do naszej paczki. No i Rosalia na pewno nie jest w ciąży, bo gdyby była w ciąży, to bym raczej nie mogła wprowadzić Ernesta, bo przecież może być maksymalnie 8 simów, a mamy już 7, plus 8 jest w brzuszku naszej drugiej Marty, a więc... Patrzcie, jak oni do siebie pasują. Czy wy też uważacie, że oni do siebie pasują? Są po prostu dobrani idealnie, moim zdaniem. No tak. No i myślę, że w przyszłym odcinku już nie będzie z nami Adriana i Rosalii. Jest mi trochę smutno, bo ja mimo wszystko przywiązałam się bardzo do Adriana. No ale przydałoby się, żeby on jednak tą swoją rodzinę tworzył tam na boczku gdzieś. A nasz drogi Grzegorz ma jeszcze trochę do śmierci. Także wiecie. No, potrzebuję miejsca, żeby pojawiały się kolejne pokolenia, nie da się ukryć, więc pożegnajmy Adriana. Myślę, że Adrian w ogóle zabierze ze sobą naszego pieska, bo tak naprawdę to jego piesek, bo ja mu go kupiłam, więc niech se go zabiera i w ogóle będzie fajnie. No, ostatnie ujęcia. Dobrze, moi drodzy, ja będę się tym radosnym akcentem żegnać. I mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do usłyszenia w kolejnych. Trzymajcie się i pa, pa!